Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w kampanię Dale. Mój entuzjazm nie gaśnie, moi drodzy, nawet powiem, że troszeczkę rośnie. Chciałbym wam zaznaczyć tyle, że przyspieszymy trochę z tą serią, więc spodziewajcie się mniej więcej 2 odcinków na dzień. Oczywiście mam nadzieję, że dam radę nagryć 2 odcinki na dzień, a nie będzie jak zwykle, z moimi obietnicami co do zwiększenia ilości nadawania, bo powoli, a raczej wielkimi krokami, coraz szybciej niż powoli, nadciąga Mortal Empires z Warhammera 3. Już niedługo będzie oficjalnie premiera, co będzie warto zacząć się już troszeczkę uzbrajać, wiecie, pod tym kątem. Mapa jest fajna, bo zarówno oni, jak i my nie mamy machin oblężniczych, będzie to starcie raczej piesze. Zatem mamy delikatną przewagę. Jakościowo wojska, bym powiedział, że są porównywalne. Może my mamy trochę lepsze, on ma kilka takich jednostek słabszych. No to my też, no chociażby Billmanów, ale tak, wszystko tutaj ma przebicie pancerza, łucznicy do zadawania obrażeń, powiedzmy takim jednostkom jak... Hammergardzi, bo to będzie coś, co można nieźle przetrzebić siły, jak i Reclaimersi, którzy też będą... Mają bardzo wysoki pancerz, ale nie mają tarczy do ochrony, więc w nich będzie można celować. No i oczywiście, słuchajcie, jazda do ewentualnych ataków na flankach. Dlatego rozpoczynamy bitwę, czas na Morię i jeżeli ją podbijemy, to w zasadzie mamy mecz wygrany i cała ta kampania już nie będzie stanowiła wielkiego problemu, bo przelejemy się przez Morię gigantyczną ilością sił i zalejemy Eriador. Dobra, mapa jest nam znana. Szkoda, że taka ciemna tylko ona jest. Ale możemy to też, słuchajcie, zrobić troszeczkę inaczej tym razem. I na to, że w pierwszej kolejności ustawimy sobie właśnie łuczników. Znowu będę klnąć za chwilę po prostu. Dobra, inaczej. Robimy tak. Muszę ich ręcznie niestety poustawiać, bo tu nie da się inaczej. Fajnie by było w ogóle, jakby przyszedł do nas z tą armią. Wtedy bym się naprawdę uśmiechnął do niego szeroko. O, słuchajcie, tak sobie rozstawimy ich z tyłu. Pięknie. Macie nie stanowić... Znaczy, nie musi być tryb ochrony, czy tam tryb... jak to się ładnie nazywa? Obrony. Bo nie ma konnicy, żadnych jednostek, które byłyby w stanie nam zagrozić. No spokojnie sobie może tutaj rozstawimy. O, właśnie w ten sposób ich... No i ta jazda nieszczęsna. Będzie nią dość ciężko tutaj manewrować, ale możemy wykorzystać, słuchajcie, ją do ataku szeroko. Szeroko rozstawieni, więc tutaj niech będą ci. Dwa kolejne oddziały, powiedzmy, gdzieś tutaj. Mamy mnóstwo strzał, przejedziemy na pewno na tył przeciwnika i tam będziemy robić rzeź. Natomiast jeszcze generał i generała sobie damy gdzieś tu. Możliwością strzału i też bez pozycji obronnej. No i świetnie. I teraz byśmy zrobili tak, że po pierwsze nie strzelacie, ale postarajmy się zabić mu dowódcę. Pierwszy leci tu. Drugi od razu w tamtym kierunku. No i się, mam wrażenie, mają jakieś problemy, słuchajcie, z szarżą, bo nie stawiają kopii, tylko o, dopiero teraz postawili kopię. Dobrze, znowu do tyłu. Też przejdźmy na drugą stronę. Więc oni patatajają tak wolno. No to nie jest wymarzona jednostka do walki jednak. Są włócznicy, nie, są topornicy. Ale tam, powiedzmy, w miarę ten atak mamy. Jeżeli zabijemy generała, to będzie w atakach u niego. Tylko że w ten sposób boję się, że część z nich to ja w ogóle potracę. Znowu dajemy do tyłu. Wylećcie w tę stronę i po prostu będziemy go atakować tak z doskoku troszeczkę. Nie, pauza plus
Nie zabiliśmy ich zbyt dużo. O Jezu, nie strzelajcie. To było złe. To było bardzo złe. Dobra, o, kilku tam zabijają. Mamy przewagę. W sumie. Też nie giniemy aż tak bardzo. Nie są w stanie nas kontrować. No, po prostu mapa jest tragiczna do walki. 24. Nie, no po prostu. Po prostu nie. Dobra, spróbujcie tylko strzelać. Też tu z kolei marnujemy strzały. Jeszcze raz. Nie no, oni mają problem po prostu nawet, słuchajcie, ze zrobieniem szarży, ustawieniem się jakoś sensownie. O mój Boże, dobra, inaczej. Wjedźcie im na plecy, będziemy tylko atakować i wyłącznie na plecach. Chociaż... możemy spróbować już tutaj ostrzeliwać ich. Gdzieś tu. Wy na razie nie strzelacie, będziemy wybierać dokładnie cele. Teraz jeszcze musimy tylko poszukać, słuchajcie, tych jedno... O, jesteście, dobra. No to w tych Hammergardów i ty też nie strzelasz bez rozkazu, tylko będę chciał, żebyś... Jak tylko podejdą, będziemy mogli ich wykorzystać. No i świetnie. I po plecach jeszcze bijemy. Cudownie. Nie trafiłem. Tu, w nich. Dziękuję. No, przy okazji troszeczkę zakryjemy im flankę, czy też, czekajcie, bo... Wow, bo łucznicy przecież weszli. Dobra, nieważne. Robimy małe zamiany miejsc. Robimy tak. Natomiast wy maksymalnie do przodu. Jak widzicie, no i kurde, nie przestawię ich, nie? Tu już było dobrze, to już nie jest dobrze. Jezu, dlaczego to tak działa? Dobra, nieważne. Wy się ustawcie gdzieś tu. Wy i wy gdzieś tutaj z tyłu. Jeżeli w ogóle będę mógł was przestawić, dziękuję serdecznie. No i wy gdzieś, powiedzmy, za hello, dziękuję. Dobra. Naszym kluczem do sukcesu będzie po prostu uderzenie w lekką jazdę i rozbicie mu lekkie piechoty. A później będziemy zamykać coraz mocniej szeregi. Jeżeli dacie radę, to moglibyście jeszcze próbować właśnie ostrzelać chociażby... Nie, tych toporników niekoniecznie. Ale cały czas w nich. No, to by było coś. Dobra, Bardini do przodu. Pięknie. I teraz tutaj atakujemy. Tak samo w to miejsce. To i w to. Dziękuję. No i tu już powinno być... Nie wiem, czy wygrane to będzie, czy nie, ale jakoś przynajmniej będziemy mogli tu zaszkodzić. Teraz dwa kolejne oddziały do przodu i tutaj. Wy z kolei strzelać w to miejsce. Tutaj.
A ci sobie świetnie radzą. Wytrzymują Bardini. No i dobra. Jazda na flankę. Jazda jest mi tu absolutnie po prostu... No nie idzie nimi. Nie idzie nimi sterowe, zupełnie nie. Jest tak źle, tak zła mapa pod jazdę. Zresztą można by powiedzieć, przecież Flafowa Ragnar to jest przecież ta kopalnia. No, wiem, że kopalnia, ale i tak jest do dupy. Jest tu. Jeszcze nimi pojedziemy tu. W zasadzie to... A, wam się skończyły już strzały. Dobra, może być. Jak to wygląda na tej stronie? No, jakoś walczą. Jeszcze łuczniku możemy posłać do walki spokojnie. Tutaj strzelać teraz. Na razie to jest taka walka trochę na równi. Też tam może strzelajcie. Ale strzelcy dużo ubiją. Bo tak mi się wydaje, że z tej strony przynajmniej powinniśmy to wygrać. Natomiast ja będę chciał podrzucić tutaj za chwilę, bo z tej strony już wygrywamy. To jest lekka piechota, może być. Słuchajcie, pojedziemy, polećmy tędy. Już nie będziemy strzelać, tylko po prostu... Chociaż nie, dobra, strzelajcie cały czas i starajcie się eliminować. Tutaj zacznijmy zaraz strzelać na flankę. I z tej strony, więc tak, wy tu. A wy w zasadzie przestrzeliwujecie przez... Nie, czy widzicie, ale przestrzeliwują przez każdy filar. Nie jest okej. Okay. Środek nawet jeszcze trzyma. Ci mnie trochę martwią z tej strony, bo tutaj już nie trzymamy za bardzo. No gdyby coś, to zaatakujemy po prostu drugą armią za chwilę. Moria musi paść. Nie ma absolutnie żadnej szansy. Wyślijmy posiłki. Tak samo tutaj. No i Bardini na tą stronę, dziękuję. To miało być. Dziękuję. Teraz tu ich będziemy troszeczkę okrążać. Przejdźcie. I w to miejsce, dziękuję. Podobnie w tą stronę. Okrążcie ich. I nasz dowódca też na flankę. Na flankę. I tutaj. Mam nadzieję, że przeżyję. Nie widzę tej bitwy, ale przynajmniej będzie szansa na zadanie tak ogromnych strat, że ta Moria będzie do wzięcia za chwilę. Beast Hunterzy. Wycofać dowódcę. No to będzie taka bitwa na styk. Przegramy ją raczej, ale nie będzie to bardzo przegrane. Druga armia zdobędzie już miasto. Dobra, wycofajcie dowódcę, żeby go nie stracić. I uciekasz. A tu jeszcze, jeżeli możemy ich troszeczkę pozabijać, to cały czas będziemy próbowali. Ale w żadnym innym miejscu nie straciliśmy tak dużo, słuchajcie, jednostek i tak dużo armii, jak właśnie w starciach z krasnoludami w Morii. Nie było jeszcze tak trudnego przeciwnika. Ta lokacja broniona przez krasnoludy jest praktycznie nie do zdobycia w walce 1 na 1.
A nie da się też zrobić posiłków, bo po prostu ukształtowanie terenu jest tak skonstruowane, że no nie możecie stanąć w obrębie, zaakceptujemy oczywiście, nie możecie stanąć w obrębie tam dowództwa. Teraz pytanie, bo ja tak, chciałbym na pewno tutaj przejść, czy możemy tymi w sumie trochę próbować zaatakować, bo już ma, zobaczcie, już są przetrzebieni, dostaną sprawa troszeczkę świeże siły, ale to nie jest coś, co nam bardzo by szkodziło. Weźmiemy sobie dużą liczbę łuczników i następnie tak, ci łucznicy. O, oh, hello. Dobra, to trochę inaczej będzie trzeba zrobić. Czy ja mogę, czy ja muszę zapisać grę? 132. Okej. Okay. Teraz mamy ich ustawionych. Następnie. Bierzemy sobie... Nie wiem, czy tych w sumie nie wezmą, mają dobry atak. Najpierw tu. Później tu. Następnie bierzemy bardinów. Może być kilka oddziałów. Na pewno nie będę brał jazdy, bo jest bezużyteczna. Ale mogę wziąć zabrać machiny oblężnicze. Powiedzmy katapulty. Czy wy macie przebicie pancerza? Nie, szkoda. To sobie mi się bardzo przydało. Lekka jazda mi tutaj do niczego nie będzie potrzebna, ale... Co jeszcze mogę mieć ciekawego? Chyba nic nie werbowałem już ciekawszego. Ci w sumie mają przebicie pancerza, połączymy ich sobie. Nie, weźmiemy sobie tych i jeszcze więcej chyba łuczników. Trzy oddziały. Brakuje mi jeszcze ze dwóch balist. Będę w domu. Pierwsza. I druga. Plus dowódca. Możesz być ty. Pięknie. I również, słuchajcie, nie dostanie posiłków, bo nie atakujemy de facto miasta, żeby mógł dostać darmowe jednostki garnizonowe, tylko staramy się wywabić. Myślałem, że go zabiłem, tak przy okazji. Serio, myślałem, że zginął dowódca. Widzicie, nie ma tych dwóch dodatkowych jednostek. I teraz już powinniśmy chyba to wygrać. A jak nie, to nadejdzie kolejna armia, która to z omnomi. Ważne jest przejęcie po prostu w tej turze Mori. Dobra. I teraz tak. Po pierwsze, Ilmeni. Ja szał dostępu po prostu ukształtowaniem terenu tutaj. Jest absurdalnie źle zrobione. A teraz tutaj balista. Czemu w tę stronę się ustawiłeś? Matko Boska, co tu się dzieje? Kolejne. Już tutaj oczywiście się nie da. Zajebiście. Widzicie to? Po prostu nie, bo nie. Dobra, może tak. O, super. Dobra. Następnie. Gdzieś tutaj na flankę damy ten oddział. I teraz raz... Jeden oddział tutaj, do strzału. Drugi gdzieś może być tu. Już będę wam was układać po prostu jak się tylko da. I kolejny. Chodzi o to, żeby powystrzeliwali ich jak najwięcej się da. Będziemy musieli podejść. W takim razie, trochę bliżej. Teraz mi kurwica trafi po prostu. Serio. To jest numer jeden najbardziej wkurzających map chyba, jakie widziałem do tej pory. Tej modyfikacji. To się nie da prawie grać. Może to ładnie wygląda, ale jest tak kuriozalnie niefunkcjonalne, że... Na litość boską, nie róbcie więcej takich map, jeżeli ktokolwiek z Steamu, rozumiejąc po polsku, to ogląda. Bo to jest niegrywalne. W ogóle oni stają do tyłu. No, tak się ustawili, wiecie?
I tak mogą stać, prawda? Ale żeby się odwrócić, to już nie. Boże, dziękuję. Myślałem, że się nie uda. Kogo my tu jeszcze bierzemy? No tych tutaj weźmiemy, postawimy. I jeszcze jeden oddział, powiedzmy, z tej drugiej strony. Gdzieś tutaj. Dowódca natomiast może być stać w tym miejscu i też. Wszyscy łucznicy, obrona pozycji. Albo nie, bo nie stoicie jako pierwsi, to nie ma sensu. Natomiast robimy tak i startujemy. Nie wiem, czy jest sens strzelać na przykład do tego typa, który będzie do nas szedł, bo wystrzelimy bardzo dużo strzału, natomiast jego możemy zabić sobie spokojnie, jak będzie bliżej. Więc na razie nie będę mu dawać ostrzału, tutaj tak samo, nie strzelać i tu też nie strzelać. Ale jest już ich wyraźnie mniej. Świetnie. Bardzo się cieszę, że prawdopodobnie tą bitwę wygram bez najmniejszego problemu. I w końcu wyrzucimy jedną z najbardziej irytujących frakcji w całym modzie. A może byśmy nawet spróbowali zrobić tak, że ustrzelimy za pomocą balisty generałów, ale to jest ekstremalnie trudny plan do wykonania. Dobra, skoro on tak ładnie podchodzi, to ja już mu im pozwolę, słuchajcie, strzelać. No, tutaj tak samo. Niech sobie strzelają. Bardzo ładnie. O, perfekto. No pięknie. I to są jeszcze ci topornicy, którzy są w miarę dobrzy. Tutaj możemy nawet spróbować jeszcze, słuchajcie, strzelić. Na te młotki. To są ładnie ustawieni, po prostu będą podnosić dobre obrażenia będą ponosić. Pauza! Nigdzie nie idziesz. Wracacie na swoją pozycję. Wy podobnie. Skoro wysłał tak ładnie jeden oddział do walki z nami, to litość boską, przestańcie. Dziękuję. Kurczę, ja bym bardziej chciał, żebyście strzelali może o w taki oddział. Tej lekkiej piechoty. Pięknie. No, i teraz. No i na razie ich pięknie trzepiemy. To już wygraliśmy w zasadzie. Okrążymy ich i będziemy mogli wybić na flankach. Będzie próbował blokować. Staram się jeszcze zajść z flanki i od tyłu. Dziękuję.
The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Nie brońcie pozycji. Teraz spokojnie będziemy ich eliminować. I wyślemy za chwilę jeszcze posiłki. Ciężka piechota z tej strony. Pomóc im. I może kolejny oddział łuczników. Podobnie tutaj. Zalejemy ich. Ale nawet milicja jest w stanie pokonać naszych Billmenów po ulepszeniach. To jest kosmos. Dobra, wy też do przodu, bo nawet tutaj. Wymieszać się z nimi i walczyć. Dziękuję. W zasadzie jedyna jakąś sensowną szansą walki z nimi jest po prostu otoczyć ich. I to powinno już trochę nam pomóc. Bo naprawdę mamy na tyle dużą przewagę liczebną, że no nie wierzę po prostu w przegraną. Jeszcze bierzemy tych. O, tam ale zdobędzie morię. A połowa ludzi jest niczym. W starciu z potęgą Dale. O, pięknie sobie poradzili za to na tej flance. Z nami. Battle is very much in our favor. Victory will be ours. Normalnie jak w dzik kapustę poszli. Okej, okay. Kończcie tu już proszę. Ci prawdopodobnie generała biją chyba. Nie, Black Orc Engineers. Dobra, to są ci zajebici kusznicy. Zadąć wróg. Żeby mi generał nie padł, bo się popłacze. Wtedy naprawdę się załamie. Będzie to wtedy tragikomedia z prawdziwego zdarzenia. No i na bank walczą, słuchajcie, z dowódcą. Mi się wydaje. Przejdźcie na drugą stronę. Wylećcie tam. Wy z kolei, dobrze by było, jeszcze tutaj się właśnie dopchali do nich. No i doskonale. Wykończyć ich. Dobra, zabiliśmy generała pierwszego. Bofur to był chyba ten, który bronił dostępu do Morii, ale nie bronił samej Morii. Tu musi zginąć dowódca. Jeżeli jego uda się nam zabić, a oni generalnie nie panikują, to wtedy myślę, że będzie załatwione. Dobra, was wycofam, żeby nie było jakiegoś głupiego błędu. I Khazad-dûm jest nasza. Ale i tak prawie całą armię rozgromili. To jest niesamowite. Nareszcie. Nikt nie został do obrony. I reszta się gra wywali. Ale bym się śmiał po prostu. Nie, wtedy bym się wkurzył, słuchajcie, autentycznie zdobył to miasto na kodzie. Bo tak bym się nie... Na to już bym nie poszedł. Już nie byłbym tak wyrozumiały. And comes second. Pięknie. I Moria jest nasza.
Extermination. Doskonale. Co tu się właśnie zadziało? Oni się tak zjawili, przepraszam bardzo. What the fuck, co się dzieje? Czy ja mogę zapisać grę? Co się dziwnego dzieje? Jakoś tak przemieszcza. Wszystkie krasnoludy są przemieszczone tutaj. No i co dalej? Okej, jakiś całkowicie dziwny skrypt. Nie no, błagam cię, bo jak się teraz zatniesz, to naprawdę się wkurzę. O, czekajcie, coś się dzieje. Nie no, ta gra już tak świruje po prostu, tak bardzo. A co przez jakieś piątki przerzucę? Czy wy to widzicie? To w mojej turze. Żyjemy. Okej, okay. Przetrwaliśmy ten dziwaczny skrypt, zapiszmy grę. I dlaczego to wszystko jest teraz tak blisko mnie? Czemu to się tak zadziało? New threat rises. Dwarves of Khazad Dûm. After losing their homeland and their capital, the people have begun to wander the earth with a permanent resistance. But the people will never forget the land that came from. Find what influence once more. O Jezus, zebrali się w hordę w takim razie. Tylko pytanie za 100 punktów. Czy to są armie zespełnione? Są na 100% armie zespełnione, bo ja czegoś takiego nie widziałem wcześniej. O ja pierdziele, gdybym wiedział, to bym w sumie. No to nie wygląda fajnie. Mhm. Dobra, trzeba wzmocnić w takim razie Morię. No nie, teraz będzie zabawnie za chwilkę. No, zdecydowanie będzie, słuchajcie, za chwilę zabawnie. Dobra, no to co, wycofajmy sobie tych, którzy są pouszkadzani. Nie będzie trzeba ustawić z jednej strony na pewno dużo machin obrężniczych. Na przykład, jestem w stanie dotrzeć? Jestem w stanie dotrzeć, świetnie. No i będziemy bronić wejścia do jakiegoś... No, konkretnego już miejsca. Czy jestem w stanie tam dotrzeć? Tak, jestem w stanie. Świetnie. Potrzebuję jeszcze więcej katapult. No i bardzo będę potrzebować jednostek wsparcia. No, na 100%. Czyli dodatkowej armii. No i tutaj jeszcze jacyś strzelcy by się przydali. Bierzemy. Świetnie. I teraz tak. Bierzemy też... Ten generał nie jest ruchawy. Weźmiemy ciebie. Tylko chciałbym, żebyś stanął, powiedzmy, no gdzieś tu. Aha, nie staniesz tak, tak? No to fajnie. Czyli on może stanąć, ale ja już nie, tak? Pomiędzy. Chyba, że... A, oszukamy go w ten sposób. Dobra, staniemy sobie, słuchajcie, blisko i teraz może to zadziałać. O, i działa. Dobra. Trzeba po prostu kliknąć tutaj i on się wtedy ustawia. No i zobaczymy, co oni będą robić. Bo jeżeli coś złego, to będziemy się musieli bronić w takim razie. Weźmiemy tonę Billmanów. To naprawdę tonę, powiedzmy z 6 sztuk. To prawdziwa tona, Ragnar. O, cicho, cicho. Mhm. Tu wchodzicie, połączcie się. Bierzemy jeszcze 4 oddział mieczników. Mhm. I może teraz jeszcze... Nie, no jeźdźcy mi się raczej nie przydadzą w tym miejscu. Ale lekka piechota, jak najbardziej. Więcej lekkiej piechoty.
przebiciem pancerza. A czy ty jesteś w stanie zerbrać jakichś najemników? Nie, szkoda. Przydałby się jakiś krasnolud z mocnym pancerzem. Ale weźmy dwa oddział pikierów. Świetnie. I teraz zobaczmy, zapiszmy grę, bo ja sobie zrobię jeszcze 135. Czy ja jestem w stanie na przykład tak samo podejść, powiedzmy, no nie wiem, jedną jazdą z tej strony, o, powiedzmy tu. Gdzie ty się zatrzymasz? Tu się zatrzymasz. No i zobaczymy, czy, wiecie, będę w stanie też zgromadzić większe siły, także w tym miejscu, na przykład tu. Połączmy ich i tu, jestem w stanie, dobra. Więc dalej będziemy sobie zbierać. Wtedy jest mniejsza szansa na to, że przeciwnik zaatakuje i będzie chciał odzyskać Morię, bo wiecie, no, siły zgrupowane w tym miejscu są potężne. Więc znajdujemy się gdzieś głęboko w kopalni. Weźmiemy dowódcę. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, za cztery oddział tych. Super. I jeszcze by się przydało może właśnie z jedna balista. Ale dalej plany, słuchajcie, jest niezrealizowane, czyli wylać się na drugą stronę. No tak jest broniona. To przełęcz. To jest nie do pomyślenia. Dobra, bierzemy teraz pikinierów. Tu ich sobie umocnimy. Później bierzemy tych. Weźmiemy też jazdę. Może w ten sposób, dzięki czemu połączymy część jednostek. I jeszcze trzy jednostki. Bierzemy tak, raz, dwa, siup. Plus jeszcze jedną. Yes, my lord. Accept your orders, my lord. Orders. Yes, your will, my lord. Orders. Your will. Joining. Dobra. Yes, my lord. A reszta na spokojnie ma się zbierać. As you wish. Yes, my lord. By your command. Your will, my lord. My lord. My lord. Your will. Merging up. Your orders, my lord. My lord. As you orders. We can't get there. Yes, my lord. Your will, my lord. My lord. Can't do it. Teraz pytanie na 100 punktów, gdzie pójdzie ta wielka armia. Ja teraz mi tu wylądowała, bo to jest poważne zagrożenie, słuchajcie, jeżeli oni dołączą teraz do wojny przeciwko Dunedainom, jakoś tu się, nie wiem, wyleją na nas, no to z lekka przekichane. Z tej strony moglibyśmy próbować jeszcze ich zatrzymać, ale to by trzeba było wykorzystać ten most, który mamy aktualnie, i to sobie w takim razie rozstawimy się gdzieś tu na moście. Weźmiemy dodatkowo bardinów, których jeszcze mamy tutaj do dyspozycji. Weźmiemy całą masę machin oblężniczych. Jeszcze powiedzmy ze cztery oddziały. Łuczników dużo. I potrzebuję jeszcze więcej piechoty do zatrzymania ich ewentualnie. Może być lekka piechota i jeden oddział jazdy co najmniej. Pięknie. Dobra, za nimi natomiast kolejna armia. Coś, co będzie mogło ruszyć na północ, bo ja nie wiem, gdzie oni, słuchajcie, będą chcieli przejść. Więc za chwilę będziemy się uczyć na błędach prawdopodobnie, które będę podejmował za chwilę. No nie podoba mi się to, co tu widzę. Jest jedna zasadnicza kwestia. Nie podobuje mi się to. No. Zdecydowanie, no. Za to ruszymy tak, jak chciałem. Tutaj potrzebowałem wieżyczki. I może spróbujemy zatrzymać ich na tym moście. Z drugiej strony, tu mamy już coraz większą armię, którą będziemy mogli sobie trochę uzupełnić. Tak, i jeszcze zabieramy są dodatkowe siły, akurat. O, a czemu tutaj są aż takie niepokoje? Tak mi ustawił, słuchajcie, te podatki, że się boję, że niedługo to ja będę miał tutaj nie za przyjemnie.
No. Bo to albo z Balance Build Policy. Dużo mam takich osad? Czy to jest tylko jedna jedyna? Jeżeli komputer zarządza nimi tak, jak to ja teraz widzę, to jest trochę dupa. Uszeregujmy je od najniższego... Nie mogę oczywiście. A nie, mogę, tylko się gra właśnie zacięła. Ja pierdolę. To już się tak ciężko nagrywam. No dobra, zapisałem, tylko nie zapisałem po przegrupowaniu jednostek. Znowu będę musiał zrobić to samo, bo gra się zacięła, po, widać to po tych ikonkach, nie zauważyłem. No wiesz, słuchajcie, silnik Medievala nie jest już dostosowany do tak długiej kampanii, jakby przejmowania tak dużej ilości pozycji. No niestety nic nie zrobię, nawet muzyka ucichła, więc muszę to przysłowiowo zabić. No i tutaj wam podziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, komentarz. Zapraszam do Patronite'a, zapraszam też do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału. No i mam nadzieję, że uda mi się to odtworzyć, co właśnie teraz zrobiłem, bo nawet widzę, że menadżer zadań mi się nie odpala. No to w ogóle już zajebiście. Dobra, do usłyszenia. Hej, papa. Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.